Mamy już zdrową wodę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Ale może chłopcy... Ale nie jestem na początku. Jest to, jakiegoś minerału brakuje, zdaje. Mhm. Brakuje dokładnie trzech. Jeszcze trzech minerałów. Mhm. Jest nas z pięciu. Siedzący obok mnie Sławek Jagas. Dzień dobry. Państwu, dzień dobry. Ja się nazywam Sławek Malecki. Może od razu dwa składniki, na co pomagacie? Na co pomagamy? Ja pomagam na nerwy. A ja za to walczę z nerwami. A ta trójka pozostała? A trójka pozostała zupełnie, jak gdyby jeszcze trzy rzeczy, które są ważne w życiu. A więc miłość, szacunek i przyjaźń. Partyzan. No to jest człowiek, który w 45. przyszedł z lasu. Ale dobrze, no ale zamiast, do czego zmierzam? Zamiast strzelby on jakoś pomylił, bo się... Bo zmierza do tego, jakim jest na pewno mężczyzna. Właśnie. Gitarę wyniósł po prostu z tego lasu. Gitarę ma taką, co prawda, podobną. Gdybym był kobietą, potrafiłbym go lepiej strzelić. Ale jesteś jego kolegą. Jako przyjaciel jest super. Jest przede wszystkim dobrym muzykiem. O partyzancie. Słuchajcie, ja zarządzam spokój i musimy wyjaśnić widzowi, o co chodzi. Ponieważ już nastąpiło mały rozgardiaż. Mówimy w tym momencie o zdrowej wodzie. Zdrowa woda to jest zespół muzyczny. Pięcioosobowy. W tym momencie mamy dwa składniki zdrowej wody. Trzy składniki są nieobecne. W tym momencie mówimy o partyzancie. A partyzant jest... Ja teraz wyjaśnię, kto jest partyzant. Dobrze. Partyzant jest Indianinem, który gra na gitarze. Powinno być wszystko. Tak, wyraz skomplikowany. Ma dlatego nie możemy ci odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że partyzantka zawsze szczyciła się absolutną tajemnicą. A następny? Marek Modrzejewski, stary wiking, trudowrody, facet, który tak, jeszcze jazz hipisowski przeżywał, znakomity wokalista i gitarzysta. Został, zgadza się. No i Mariusz Taranowski, Tarzan. Możemy w tym momencie nawet powiedzieć, że Taranowski Tarzan. Taranowski. A słuchajcie, co to jest blues rockowy, czy rock bluesowy, czy coś takiego? Rock'n'rollowy blues. Rock'n'rollowy blues. Słuchajcie, wszystko bierze się stąd, że właściwie Delta Mississippi i blues dał początek całej muzyce rozrywkowej. Jak gdyby tego potem nie oceniać i nie szacować, to wszystko tam miało swój początek z tym miejscem związek. Dlatego tutaj mówienie o muzyce blues rockowej, rockowo-bluesowej czy rock'n'rollowej dla nas nie jest to specjalnie ważne. Ważne jest to, że gramy to, co czujemy, to, co lubimy i to, co chyba najważniejsze, że ludzie nas słuchają. A co czujecie? Jaka jest nasza muzyka? Mamy sporo doświadczeń życiowych, bo niektórzy z nas mają trochę więcej lat, niż by się wydawało. A może nawet nie. A może nawet mniej. W związku z tym wiemy, że życie potrafi być brutalne. Aczkolwiek nie, piękne. Ja bym od tego zaczął. A brutalne bywa czasami, ale trzeba umieć sobie z tym poradzić. Jeśli człowiek jest generalnie nastawiony do życia pozytywnie, to ja myślę, że życie samo do niego nigdy nieprzyjemnych sytuacji nie zdarzy. A muzyka, obojętnie kto by ją nie grał i jakby ją robił, jeśli ma to sercu, jeśli lubi to robić. To robić swoje, cały czas robić swoje, oglądając się na innych, na czasy, na mody. I wtedy jest to taki, takiego człowieka ceni za to, że on tyle swojej pracy wkłada w to serca, bo akurat ten zawód, bo to tak trzeba powiedzieć, jest najbardziej sympatyczny, ładnie to wszystko wygląda. O tutaj w takim towarzystwie, jak się człowiek uśmiecha, inaczej troszeczkę wygląda w tym sercu. A zdrowa woda i konekcje z zespołem, jakie są? Woda, ja słyszałem już tu o... Sławek, bo on jest autorem nazwy, jest tak, Sławek, więc ja tutaj... Jest to, jakoś tak spadło nagle na mnie, że stworzyłem tę nazwę i stałem się równocześnie kierownikiem tego zespołu. W związku dyrektora? Z tym... Nie. Ja na dyrektora jestem za słaby w rękach. Na etacie nie. Nie mogę tyle osób nosić. W związku z tym, kiedy w 1988 wpadł mi do głowy pomysł stworzenia zespołu, no mniej więcej o tej stylistyce, o której przed chwilą rozmawialiśmy, to sobie pomyślałem, że ponieważ wychodzimy się z Ciechocinka, dobrze by było tę nazwę jakoś skierować już na to uzdrowisko. Ale tak, w ten sposób, aczkolwiek też nie do końca, bo nazwa powstała dokładnie w momencie, kiedy kończyłem
obiad i popijałem wodę mineralną. To tym oto akcentem na razie zakończymy rozmowę, puścimy teledysk zdrowej wody. Bardzo prosimy. A za chwilę dalszy ciąg programu. Były początki tego zespołu. Obiad, mineralna, zdrowa mineralna woda i założyłeś zespół, tak? 80%. W sensie jak gdyby samego pomysłu tak to wyglądało. A to ja byś to oczywiście. Szczerze mówiąc nie pamiętam. A jakby to akurat ale myślę, że dobry obiad, ponieważ moja żona gotuje dobre obiady. A jakby to akurat było piwo, to może to nie ma możliwości, tak? Ponieważ my jesteśmy nie piją. A skąd w takim razie piosenka pod tytułem Piwo? To jest starych wspominek. Ale już rzuciliście. Nam koledzy opowiadali, że to tak czasem jest i to Marek, było, Marek siadł i napisał. To najpierw było piwo, a później była mineralna, znaczy, tak? Szczerze mówiąc, nie będziemy tak bardzo oszukiwali. No właśnie. Więc lubimy piwo, ale to w kontrolowanych ilościach nie będziemy już tutaj się rozpowiadali. O ilości nie będziemy. Nie dopuszczałybyśmy, żeby więcej. No więc powracając do tego pytania, na które rzeczywiście jeszcze nie udzieliłem odpowiedzi,
to było tak, że zamysł powstania zespołu potem wyjrzał, był dość, że tak powiem, szybki i sprawny. Natomiast konstrukcja zespołu wcale też nie trudniejsza, bo czasami się okazuje, że potem do realizacji jest dużo, dużo czasu i jakieś tam pomysły najznakomitsze gdzieś się rozpływają we mgle, powstają problemy, a ten nie chce zagrać, a może tamtemu się coś tam też nie podoba w tym pomyśle. To było stosunkowo szybko, w związku z tym Sławek siedzący obok już był w pierwszym składzie zespołu, a więc jak widać... Wcześniej próbowaliśmy już kilkakrotnie jakiś band tworzyć, ale nigdy nam nie wypadało to, że nie mieliśmy dobrego wokalisty, żeby to się nie stało. Znaczy... W tym środowisku cieszyńskim jakaś. A sytuacja w ogóle powstania zespołu do Nowa Woda jest tak dziwna i tak szybko to się wszystko potoczyło. Po prostu później nie mieliśmy wyjścia, tylko musieliśmy grać. A Sławek teraz chciałem powiedzieć, że przedstawi całą historię od potrzeb. Bo zwrócił na ciebie uwagę, a ty miałeś potem kontrolę odebrać. No i było to tak, że Sławek, jak powiedziałem, już w pierwszym składzie zafunkcjonował. Nasz nieobecny Marek Nowierski, znakomity wokalista. Zresztą on generalnie pisze teksty, ciekawe moim zdaniem. Też był w pierwszym już składzie, a roszada następowała w stosunku do perkusistów i do ludzi nam towarzyszących, w sensie mieliśmy harmonikarza, obecnie mamy gitarzystę. Niemniej jest to zespół z... Nie było gitarzystów? No, ja mówię o tej dodatkowej gitarze jeszcze, ponieważ nasz zespół jest typowo zespołem gitarowym, w związku z tym nie używamy żadnych kompresorów, żadnych procesorów, nie używamy żadnych komputerów i innych podobnych rzeczy, w związku z tym to, co nagrywamy, to jest muzyka gitarowa. To jest ciekawy skład, ponieważ u nas gra w zespole po prostu trzech gitarzystów, basista i percusista. Oj, być może. Widzicie, przeważnie gra jeden gitarzysta, no góra, dwóch, a u nas gra trzech. A u nas gra trzech i zaraz sobie ostatnio mówią ludzie po koncertach, że nie przeszkadzają. Ale to być może bym powiedział w ten sposób, że nie używamy żadnych dodatkowych zniekształcaczy dźwięków, jakoś nawet po słowom nie przechodzi, jak widać, przez usta. W związku z tym jesteśmy zespołem odporni na tak zwaną chemię techniczną. A co to jest chemia techniczna? No to jest właśnie w muzyce nazywamy to chemią, te ale wszystkie dlaczego? Dodatki. Teraz to jest modne. Ja wcale nie chcę być tacy modni. No już wcześniej chyba było powiedziane, że nie należy ulegać modom. I dlatego, nie ponieważ należy. Nie mamy związku z chemią muzyczną, dlatego być może jesteśmy zdrową wodą. A jeszcze ja chciałbym dopowiedzieć co do początków powstania zespołu, bo tutaj najważniejsze sprawy nie powiedziałeś. No czego ja z racji wieku już właśnie, nie mogę pamiętać. Możesz nie pamiętać, oczywiście, no w końcu te 21 lat swoje rodu. I to wyglądało w ten sposób, że Sławek, po prostu nie mieliśmy składu żadnego, nie wiedzieliśmy co robić. Wysłał zgłoszenie na festiwal Rawa Blues. Mój po dwóch tygodniach dostał odpowiedź, że tak, to trzeba przyjechać na eliminację. No że możemy zagrać. Że możemy zagrać. No ale zagrać, no jeszcze trzeba mieć zespół, żeby zagrać. Bo nie mieliśmy żadnego zespołu. Moi chłopaki, gramy. Popracowaliśmy, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie, zrobiliśmy trzy utwory. Pojechaliśmy na tą Rawę do Katowic. No i jakoś to się złożyło, żeby wygraliśmy tą Rawę. Tak, tam pamiętam było około 500 zgłoszeń. To było 88. A to było, ale nie możemy pamiętać. Nie, w związku z tym, tak woli przypomnienia, o tym mówimy, prawda? Wam jako bardzo młodym ludziom i tutaj oglądającym nas, którzy widzą, że tak to wyglądało. Tę Rawę wygraliśmy, dostaliśmy nagrodę. Ogromną nagrodę pieniężną dostaliśmy. Może o tym porozmawiamy za chwilę, dobrze? O tych pieniądzach? Jutro. O Rawie i o tych odcinku. Jak będziemy rozmawiać o pieniądzach, to ja może od razu tego węża do kieszeni włożę. Tak, włóż sobie węża. Żebyś za dużo tych pieniędzy nie opuścił. Porozmawiamy o pieniądzach, a teraz słuchajcie. Specjalnie dla was muzyka. Drugi dzień razem z nami Zdrowa Woda. Dobry wieczór. Bardzo szybko ten czas napłynie. Słuchajcie, wczoraj rozmawialiśmy, zdaje się, o Rawie Blues, tak? Tak, skończyliśmy na tym. Tak. I ty tam mówiłeś, w jaki sposób, że wygraliście. I co było potem? I wygraliśmy, ja skończyłem na kwestii finansowej, bo po raz pierwszy okazało się, że z muzyki można mieć pieniądze. Odkryłeś to. Tak, to jest wasza kwestia. A po ilu latach grania okazało się, że można na tym zarabiać? Ja stosunkowo szybko zacząłem grać, jeszcze byłem w szkole podstawowej, kiedy na akordeonie się grać uczyłem, a skończyłem swoją edukację na studiach muzycznych, więc tym trwało to trochę. Niemniej te pierwsze doświadczenia finansowe to dopiero w tym czasie funkcjonowały. Ale to
woli, ja nawet jakiegoś żartu możemy powiedzieć. A ja powiem o tej nagrodzie, którą już otrzymaliśmy od jakiegoś prywatnego sponsora. Pozdrawiamy, chociaż nie pamiętam teraz imienia i nazwiska. Była to nagroda w wysokości... ilu? 50 tysięcy złotych. Bodajże tak. 50... Dzisiaj stary, jest to nieprzekładalne. W każdym razie było tak, dużo? Że my przed czteroosobowym składzie graliśmy. Zostało nam powiedzmy tam te 10 tysięcy, to sobie podzieliliśmy jakoś to. I za te 10 tysięcy zrobiliśmy taki bankiet, że jeszcze nam zostało. No śmiejecie się tak. To był taki bankiet, że kelnerowi jeszcze zostało na mankiet. A później co było? Bo tak bardzo króciutko. A później to było Opole, kolejny rok i nie wiem, zdrowa pod Opolu? Się, tak, byliśmy w debiutach, zadebiutowaliśmy w Opolu, nawet nieźle ponoć wypadliśmy, nie ze sceny oczywiście, tylko w sensie telewizyjnym. Ja pamiętam, że wówczas... Czy to już były lata 90? Nie, to był 89 rok, to był dokładnie rok później. Ja pamiętam, że byłem strasznie zestresowany, ponieważ ta edycja debiutów opolskich już odbywała się na żywo. W związku z tym nie było możliwości żadnego cofania taśmy, nagrywania tego jeszcze raz. Po prostu jedno wejście, jedno zejście. I to, co między pierwszym a drugim się zawierało, czyli produkcja muzyczna, taka była skierowana do publiczności w całej Polsce. To fajnie się stało, ciekawa, że się nam udało. Ciekawa sytuacja była, kiedy graliśmy jeszcze z drugim chłopakiem na bębnach i on sobie wymyślił, że pojedzie do dziewczyny do Poznania. On był wtedy bardzo zakochany. W tym momencie był bardzo, myślę, że jest do tej pory, po to Leszek to o tobie. I nie mieliśmy, no przyjechała, chcieli kręcić jakieś zdjęcia, czy wywiad trzeba zrobić, no i stąd ty wziąłeś partyzistę, bo chcieli wybrać właśnie na tej scenie. No i mieliśmy taki zaprzyjaźniony zespół, który już nie gra po prawej, skoczyli na ten dolar i usiadł. Perkusista pierwszy raz z nami zagrał piosenkę. Tylko, że tyłem do kamery. Tyłem do kamery siedział, w związku z tym, gdyby nikt się nie orientował w tym, że jest to zupełnie inny człowiek na tę chwilę wynajęty. A to wy te debiuty wygraliście? Nie, my tych debiutów nie wygraliśmy. Nie, tam... Nikt nie przewidywał, że mamy wygrać. Aha, ale to nie planowaliście, tak? Nie planowaliśmy. Tak. Ty coś mówiłeś o świątecznej pomocy, że coś zapoczątkowaliście? Tak, z tego czasu pracowaliśmy i dość ciężko, myślę, mówię o pracy, ale są wielkie przyjemności również z tym związane. Przy rozpoczęciu całej akcji Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy byliśmy pierwszym zespołem, który w Polsce zagrał koncert na rzecz właśnie tej orkiestry. Czyli wy to zapoczątkowaliście? Tak, my jeszcze kiedy nie było tak nagłośnione, w Szczechocinku zagraliśmy na takiej starej sali gimnastycznej. Tak zwanej malinowej. Ja nie wiem, czy to nie przypadkiem od tego, że maturzyści się całują i potem... Te maliny mają. Tak. I później jeszcze wiele razy takie rzeczy robiliśmy, kilka takich charytatywnych. I również braliśmy udział w tej wielkiej trasie, która była wtedy zorganizowana taka po całej Polsce. Braliśmy udział w akcji SOS Jacka Kuronia. Jeśli tu już mowa o takich koncertach charytatywnych, w których bardzo chętnie bierzemy udział do dzisiejszego dnia, ponieważ właśnie przedwczoraj graliśmy w Toruniu koncert na rzecz Powodzian. Się zresztą od początku utożsamiamy z takimi akcjami i w związku z tym myślę, że tutaj wspomniane wcześniej w formie nawet żartu pieniądze nie zawsze stanowią to, że jest coś nieważne. Czasami jest nieważne to, że po prostu, no wiadomo, że trzeba z czegoś żyć, trzeba te pieniądze zarabiać, ale czasami trzeba sobie powiedzieć, dobra, ale ludziom co potrafi dać najlepszego, to też chciałbym to uczestniczyć. Słuchajcie, wspomnieliście coś o Cichocinku, pochodzi z Cichocinka. Chciałybyśmy z wami o tym porozmawiać, ale za chwilę, w tym razie posłucham waszej muzyki. Bardzo prosimy. Oh.